Witam wszystkich. Kolejny raz znajdujemy się w siedzibie Wanicki Agro i zaprezentujemy ciągnik John Deere 5065E. Jest to ciągnik małych gabarytów. Jego wysokość wynosi 246 cm, szerokość 179 cm, a rozstaw osi 2,5 cm. Jego ciężar to z kabiną 3100 kg lub bez kabiny 2745 kg. Silnik o mocy znamionowej 65 koni. Jest to jednostka trzycylindrowa, turbodoładowana, chłodzona cieczą o pojemności 2900 cm sześciennych. Liczba zaworów na cylinder to 2. Silnik zdolny do pracy na biopaliwie, chłodzony cieczą. Spełnia poziom emisji spalin Stage 3A. Zbiornik paliwa w wersji ciągnika z kabiną o pojemności 83 litry lub w wersji bez kabiny 68 litrów. Panel dachowy, gdzie mamy nawiewy, sterowanie nawiewami, temperaturą oraz osłonę przeciwsłoneczną. Panel kierowniczy, gdzie mamy dźwignię kierunkowskazu, dźwignię spryskiwaczy i wycieraczek, przycisk świateł awaryjnych, pokrętło do włączania świateł, klakson, dźwignia sterowania obrotami silnika, stacyjka z czteroma przełożeniami, pedały hamulców rozdzielne na pojedyncze koła i pedał gazu. Mamy panel sterowania hydrauliką, sterowania podnośnikiem, gniazdo zapalniczki. Ciągniki z serii 5E wyposażone są w zsynchronizowaną skrzynię biegów i dwutarczowe sprzęgło zapewniające płynną zmianę biegów. Zaletą jest zmiana biegów w układzie H. I mamy tutaj 9 biegów do przodu, 3 zakresy i 3 przełożenia oraz 3 biegi do tyłu, wsteczny i 3 zakresy. Przekładnia może być wyposażona w przekładnię biegów pełzających z prędkościami od 0,5 do 3 km na godzinę. Blokada mechanizmu różnicowego włączana nogą. Z lewej strony siedziska mamy dźwignię hamulca ręcznego oraz dźwignię WOM-u. Z tyłu ciągnika widzimy standardowe wyposażenie. Dwa wyjścia hydrauliczne, wyjście elektryczne, TUS oraz przesuwany zaczep transportowo-rolniczy. Zbiornik płynu do spryskiwaczy, wlew oleju hydraulicznego. Maksymalny udźwig mierzony na kulach podnośnika wynosi 1800 kg. Ciągniki z serii 5E mogą występować w bardzo wielu opcjach. Z przednim napędem, bez przedniego napędu, z kabiną, bez kabiny, z kabłąkiem bezpieczeństwa. Można dostosować ciągnik do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Ciągniki te ze względu na gabaryty są głównie przeznaczone jako ciągnik pomocniczy oraz do ładowacza czołowego. Więcej informacji u dealera Wanicki Agro. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam.